Rozmawiamy z panem Grzegorzem Michałkiem, właścicielem firmy NDS Nawadnianie, który opowie nam o swoim najnowszym produkcie służącym do sterowania i monitorowania nawadniania. Chcieliśmy państwu przedstawić nasz nowy produkt. To jest urządzenie służące do monitorowania i sterowania pracy pomp używanych w rolnictwie, w systemach nawadniających. System składa się z dwóch elementów. Hardware, czyli sterownik zamontowany w szafie sterującej pompy oraz soft na serwerze, który obsługuje komendy operatora oraz gromadzi dane, archiwizuje je oraz przesyła na telefony poszczególnych operatorów. Jak to działa? Udzielamy licencji na każde z urządzeń oddzielnie. Tutaj przedstawiamy trzy osobne stacje, które działają w momencie, kiedy operator bądź też właściciel systemu, użytkownik, wyda komendę. Stosujemy dwa poziomy zarządzania. Pierwszy poziom to jest operator na polu. Ten steruje tylko i wyłącznie sygnałami GSM. Drugi poziom to jest administrator, użytkownik, właściciel. Ta osoba nadaje uprawnienia operatorom, którzy bezpośrednio na polu pracują z urządzeniem, lub też sam za pomocą aplikacji kontroluje i włącza, wyłącza urządzenia. Skąd się wziął pomysł w ogóle zbudowania tego systemu? Zauważyliśmy, że systemy nawadniające są rozłożone na dużej powierzchni. Rolnik w momencie uruchamiania systemu musi pokonać drogę między pompą, deszczownią, polem. Dla zaoszczędzenia czasu i energii, teraz również wody, woda jest cenna, wymyśliliśmy urządzenie, które na początku tylko za pomocą sygnału SMS załączało stację pomp. Potem przyszła jeszcze potrzeba obserwowania zużycia oraz zarządzania tego z pozycji właściciela obiektu. Na przestrzeni tych lat dużym czynnikiem kosztowym w gospodarstwach rolnych, małych, dużych, stał się czynnik ludzki. Tak jak cała gospodarka narodowa, odczuwamy brak siły fachowej w rolnictwie. W związku z tym należy pewne procesy zautomatyzować, usprawnić, zrobić je procesami zdalnymi. Stąd pomysł, aby rozbudować system sterowania z SMS-ów jeszcze o transmisję danych i archiwizowanie tego na serwerach. Rolnik, właściciel ma w tym momencie świetne narzędzie do kontroli i do swoich pracowników oraz też do lepszego rozdysponowania zasobów ludzkich w gospodarstwie. Użytkownik posiada dostęp do internetu z jakiegoś urządzenia mobilnego, czy to będzie telefon, czy tablet, czy komputer PC. Uruchamia aplikację, na której loguje się do naszego systemu i za pomocą okien wyboru może sterować, włączając lub wyłączając pompy. Te błyskające lampy obrazują nam stan, w jakim jest dany obiekt. Pracuje, lampa błyska. Zatrzymany jest, lampa nie świeci się. O. I mamy w tym momencie reakcję. Operator w tym samym czasie otrzymuje na swój telefon komórkowy powiadomienie o zmianie w pracy systemu.